Spokojna i sielska. Ulica Złotowska w Łobrzenicy. Ulicy Pilskiej próżno szukać. Co jest poniekąd symboliczne, gdyż nie od dziś mówi się o tym, że Łobrzenica jest dużo bardziej złotowska niż pilska. Złotów jest mocno powiązany rodzinnie, że tak powiem. Wielu ludzi po wojnie osiedlało się z terenu Łobrzenicy i miasta tutaj w Złotowie, w okolicach i myślę, że z tego powodu jesteśmy też bliżej właśnie do Łobrzenicy. Pomysł, żeby skorzystać na wyłączeniu się Piły ze struktur powiatu pilskiego i samemu zmienić przynależność powiatową, jeszcze nie kiełkuje w głowach samorządowców, ale perspektywa pozostania w osłabionym ziemskim powiecie pilskim nie brzmi zachęcająco. Szczególnie, gdy kuszą silni i otwarci. Mamy 8 gmin w powiecie złotowskim, może być 9 i 10. Nie jest bowiem tajemnicą, że od lat Łobrzenica jest pożądaną w powiecie złotowskim gminą. Jeżeli tak by się stało, to spełniłyby się moje oczekiwania. Ja od wielu lat mówię o tym, że społeczność miasta i gminy Łobrzenica i ze Złotowem, z powiatem złotowskim jest związana historycznie od wielu, wielu lat. I jeżeli będzie taka okazja, to oczywiście chętnie powitamy tą gminę w naszym powiecie. Czy z okazji tej skorzysta burmistrz Łobrzenicy? Sam deklaruje, że nikt w gminie teraz o tym nie myśli, ale gdy przyjdzie wybierać... Myślę, że rozważymy każdą propozycję, bo jesteśmy zdecydowani być w silnym powiecie. Taki manewr to jednak zbyt ważna decyzja, by nie wsłuchać się w głosy mieszkańców. Te jednak wydają się być zgodne. Ile się prosiło się starostów i radnych, żeby coś zrobili dla Łobrzenicy, żeby drogi połatali, to wie pani. I w Złotowie będzie łatwiej? W Złotowie będzie lepiej. Myśmy zawsze dążyli. Ja w urzędzie miejskim pracowałam, myśmy dążyli. Nie wiem, kto zadecydował. Jak najbardziej. Mi się wydaje, że tak jest przede wszystkim bliżej. I do Piły jednak jechać to jest kawałek tych kilometrów, a tutaj jest zawsze bliżej do Złotowa. Myślę, że to by był dobry pomysł. Niewykluczone, że przed podobnym wyborem pozostać w powiecie pilskim czy przejść do powiatu złotowskiego stanie gmina Wysoka. Tu jednak może zapaść inna decyzja. Uważam, że 8 naszych gmin, gdybyśmy zostali w tej jedności, jest w stanie stworzyć bardzo fajny powiat. Fakt, że jedna rzecz nie ma lidera, ale to może być plusem, a nie minusem, jeżeli chodzi o ten powiat, mówię, lidera pod kątem wielkości. Niewykluczone zatem, że już za kilka miesięcy mapy województwa wielkopolskiego pójdą w odstawkę, a mieszkańcy jego północnej części zmienią swoją przynależność administracyjną. Może nadszedł czas, że administracja samorządowa musi nadążać za zmianami, które idą i niesie gospodarka. Także ten rozwój gospodarczy i powiązania pewnych firm z powiatem złotowskim są od wielu, wielu lat. Właściwie od czasu reformy administracyjnej z 1999 roku co jakiś czas można usłyszeć niezadowolone z przynależności administracyjnej głosy. Czy zatem jesteśmy świadkami dopiero początku roszad?